14 października w Ostródzie odbędą się przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza miasta. Kampania trwa od kilku tygodni. Kandydaci uśmiechnięci z plakatów i banerów wyborczych zachęcają do oddania swojego głosu na swoją osobę. Jedna z lokalnych gazet na 7 października zaplanowała debatę kandydatów na urząd burmistrza miasta. Do walki o to stanowisko stanęło 6 mężczyzn. Debata miała się odbyć w amfiteatrze, ale do rozmów nie doszło z powodu wycofania się 4 kandydatów. W dyskusji nie chciał wziąć udział Wojciech Januszkiewicz, Czesław Najmowicz, Jan Nosewicz i Krzysztof Żynda. 7 października inny z kandydatów, Marek Dekarczyk, wydał w tej sprawie oświadczenie. Czy naprawdę zależało im na dobru miasta i jego mieszkańców? Czego się obawiali? Pytań, co dalej z naszym miastem? No pytam się, czego się obawiali? Do debaty oprócz Marka Dekarczyka gotowy był były burmistrz Ostródy Olgierd Dąbrowski, który 7 października również mimo odwołanej debaty zjawił się pod ostródzkim amfiteatrem. Jak sam twierdził, udział w debacie powinien być obowiązkiem wszystkich kandydatów. Ludzie mają prawo, ostrudzianie mają prawo wiedzieć, jak my się zachowujemy w takich sytuacjach, co mamy sobą do zaprezentowania. Chcą poznać też cechy charakteru kandydatów. To jest próba oszukania wyborców, bo oto banerami nie załatwi się całej kampanii, czy najpiękniejszymi ulotkami, które się okazuje, wiadomo, że sami kandydaci tego nie piszą, w większości. Przynajmniej w większości. A więc to jest tchórzostwo i to jest to próba oszukania wyborców. Bo debata jest podstawowym instrumentem kampanii wyborczej. Ludzie mają prawo wiedzieć, co myślą na temat miasta, ważnych spraw społecznych kandydaci i powinni odpowiadać ad hoc dziennikarzom, publiczności, nie bać się kontaktu z mediami. O debacie mieszkańcy Ostródy byli informowani. Nie powinien więc dziwić fakt, że kilkoro z mieszkańców chciało wziąć udział w dyskusji i usłyszeć na tydzień przed pierwszą turą wyborów, co kandydaci mają do powiedzenia w sprawie dalszego rozwoju miasta. Postawą 4 kandydatów, lekko mówiąc, byli rozczarowani. Bardzo źle. Nie, w oczach Ostrudzian bardzo źle wyglądają. No bo jak my mamy głosować, jak nawet nie chcą nam się na... pokazać. Chciałam, co każdy kandydat nam zaproponuje, żeby Ostróda dalej się nam rozwijała. Pomimo odwołanej debaty Olgierd Dąbrowski, Marek Dekarczyk pod ostródzkim amfiteatrem rozmawiali z mieszkańcami miasta na temat zaistniałej sytuacji. Już 14 października Ostrudzianie zadecydują, na kogo oddadzą swój głos. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 8 do godziny 22.